Dzień dobry kochani, witam was ciepło na moim kanale. Mamy piękny dzisiaj dzień, a ja dzisiaj do was przychodzę z haulem z HM. Zakupiłam kilka rzeczy. Kilka rzeczy na pewno myślę, że zostawię. Myślę, że część rzeczy oddam. Zobaczymy jak to będzie. Trafiłam na promocję mając kupon 10% zniżki na zakupy i wykorzystując jeszcze drugi kupon 25% rabatu z okazji moich urodzin. I z tym właśnie 20% rabatem zakupiłam sobie taki sweterek. Sweterek z takimi bufkami. On kosztował 79 zł, ja zapłaciłam 59,90 po realizacji kuponu urodzinowego. Zaraz go przymierzę, zobaczymy jak on leży. Ogólnie kolor mi się bardzo spodobał. Także będziemy mierzyć, zaraz zobaczymy co my tu mamy za materiał. Ja tylko brałam z wieszaków, nie sprawdzałam materiałów, nie mierzyłam niczego. Stwierdziłam, że mierzyć będę w domu. To jest rozmiar XS. I już co my tutaj mamy? 4% wełna, 3% elastan, 52% poliester. O matko, jaki skład. Moment, poczytam gdzieś, gdzie my mamy coś po polsku. Nie będę tutaj tłumaczyła sama. Francuski. Dobra, szukamy po polsku. Mamy, dobra, suszyć na płasko. I mamy tak, tkanina wierzchniowa, 52% poliester, 41% akryl, 4% wełna, 3% elastan. Tragedia. A tak się fajnie, mięciutko zapowiadał. Dobra, to pójdzie raczej do zwrotu. Już pierwszą rzecz zobaczyliście. Ja wszystko pójdę i przymierzę. Kolejną rzeczą, jaką zakupiłam, to są spodnie w takim kolorze trochę zgnitego złota, zgnita zieleń. Spodnie kosztowały, już wam mówię ile, bo no nie, przecież tu są, a tutaj metki nie było, no tak, na jednych nie było metki. Spodnie kosztowały 59 zł i 6 zł na nie miałam rabatu. Wzięłam rozmiar 36, one są z tyłu na gumie. To są spodnie z takim mankietem jeszcze na dole. Tutaj, o nie, to nie jest mankiet. Przepraszam, wprowadziłam w błąd. Spodnie niby w kant. Wzięłam takie właśnie zgnitą zieleń i wzięłam jeszcze identyczne czarne. Zobaczymy jak będą leżały. Ja ogólnie w takich spodniach lubię ostatnio chodzić. Kolejną rzeczą jaką wzięłam to jest sweterek. I ten sweterek kosztował 39 zł. Jest sweterek w kolorze żółtym. Jest to cieniutki sweterek. Zobaczymy jak się będzie układał. Rozmiar S, jaki wzięłam. Zaraz zobaczymy na skład. Co my tu mamy? Już teraz wiem, że Polska jest gdzieś tutaj na dole. Stosować środki zmiękczające. 100% akryl. No dobrze, czy go zostawię? Zobaczymy. Zaraz pójdę przymierzę, to zobaczę jak to wszystko wygląda. Kolejną rzeczą jaką zakupiłam to jest koszula w panterkę. Nie jestem pewna, czy to nie jest ta sama koszula, którą kiedyś kupiłam i nie mogłam trafić na rozmiar. I ją oddałam, bo nie miała jakiegoś tam guziczka, czy jakieś było przerwane. Wydaje mi się, że ja już taką koszulę kiedyś kupowałam. I ta koszula kosztowała 59 zł, rozmiar S. Ale skoro drugi raz po nią sięgnęłam, to znaczy, że chyba warto było ją zostawić. I za tą koszulę zapłaciłam również 6 zł mniej, czyli 53,99. Również ją przymierzę. I ostatnią rzeczą, jaką zakupiłam, to jest sukienka. Sukienka obcisła, sukienka czarna. Mam nadzieję, że nie będzie przeźroczysta. Kosztowała 69 zł, taka lejąca z długim rękawem. Tutaj ma takie bufki, więc jestem bardzo ciekawa, jak ona na mnie będzie wyglądała. Ja teraz mam trochę wypchany brzuch, bo mam swoje dni, więc też będzie to taki eksperyment dla mnie, ale na pewno będzie na mnie obcisła. Dobra, zaraz zakładam wszystko, mierzę, zobaczymy jak to wszystko wygląda, co oddaję, co zostawiam. I cóż, do zobaczenia za chwilę, prezentacja. No i mam na sobie ten pierwszy sweterek. Przepraszam, bo coś mi tu z tego sweterka do ust wleciało. No, mam już nitkę.
No i powiem Wam tak, te bufki to może i fajnie się prezentują, ale to jest tak nieprzyjemny materiał. Jest tak gryzący potwornie, że ja już się nie mogę doczekać, aż go ściągnę. Fajnie się układa. Jest dla mnie całkiem spoko, ale gdyby jednak ten materiał był inny, mając tą świadomość, że to jest 70%, tak, poliester, że jest go tutaj dużo, bardzo dużo, no to już moje wątpliwości co do fajności tej rzeczy nie są, są bardzo duże, więc zwrócę go na 100%, trudno, mój rabat urodzinowy przepadnie. Mogłam się bardziej zastanowić i to jednak mogłam przymierzyć. Wygląda może on i nie najgorzej. Sami sobie ocencie, jak to się wszystko prezentuje. Ale jednak to jest tak gryzące, ja mam wrażenie, że ja mam samą wełnę na sobie. Naprawdę, tak po prostu gryzie wszędzie, w szyję, ja już siedzę i się drapię. I zanim do Was doszłam, też już siedziałam i się parę razy, wiecie, tiki jakby nerwowe miałam, bo już po prostu no, nie da się w tym wysiedzieć. Jest tragiczny materiał. Gryzie w szyję, gryzie po prostu wszędzie. Także idę to szybciutko, ściągam i oddaję to definitywnie. Dobra, mam już na sobie koszulę w panterkę i teraz śmiem stwierdzić, że to na pewno nie jest ta sama koszula, którą miałam kiedyś. Tamta była chyba ciemniejsza, ta jest bardziej taka lamparcia. No i ona jest bardziej luźna, bardziej taka szeroka, tamta była bardziej chyba taka skrojona. Ogólnie tak wygląda, jak jest wyciągnięta. No niezbyt mi się podoba, taka flakowata. Trzeba by ją było gdzieś tam wkładać, upychać albo całkowicie wkładać, lekko wyciągnąć, żeby tutaj to jakoś tak wyglądało, ale to nie jest coś. I jest taka mniej komfortowa, tutaj troszeczkę jest ciasna z tyłu. No średnio mi się ona podoba. Nie wiem, jak to wygląda, no szkoda, że siedzę przy zapalonym świetle sztucznym, że nie mam tego naturalnego. Niestety u nas dzisiaj pogoda jest koszmarna, po prostu leje od samego rana. Ale no bluzka ogólnie no nie spełnia moich oczekiwań. Lekko się zawiodłam, bo myślałam, że ją zostawię, bo tak liczyłam, że to jest dokładnie ten sam model, co wtedy kupowałam. Jeszcze to sprawdzę w moim tamtym holu z HM-u, ale chyba nie, to chyba nie jest to. Tamta wydaje mi się, że była bardziej ciemna. No nic, ogólnie ona już mi się, ta mi się akurat nie podoba. Nie podoba mi się to, jak jest skrojona, że jest taka szeroka, taka... No nie. To nie jest do końca to, czego bym oczekiwała. Nawet jakbym się zapięła tutaj na górę, to ona i tak nie do końca wygląda, jakbym chciała. Także jest taka zbyt wyrazista chyba dla mnie. Nie wiem, a co Wy o niej myślicie? Jak Wam się ona podoba? Nawet jakby była wpuszczona całkowicie. Czekam na Wasze komentarze. Piszcie pod spodem. Zobaczymy, co ja z nią zrobię, ale raczej jestem zdecydowana, chyba że oddam. Widzę, że większość rzeczy poddaję. Primark cały zostaje, ale to Primark to już był dawno temu. Jak Wy to oglądacie, to już trochę czasu minęło. Dobra, także ja idę się przebieram. Zakładam teraz spodnie. No i moje drogie widzki, drodzy widzowie, niestety zamiast spodni mam sweterek, ponieważ w spodnie się nie zmieściłam. No cóż, też tak bywa. Zatrzymały mi się na biodrach, mają gumkę od góry, od dołu, są na sztywno na tym pasku. Ja już je schowałam do torby, ale ja Wam pokażę, o co mi chodzi. Tutaj gumka jest, ale tu niestety jest sztywna na dole i ta część mi się najnormalniej w świecie zatrzymuje. Więc no cóż, jedne i drugie spodnie idą do zwrotu. Będzie mierzymy krótsze, nie mogę przymierzyć dwóch rzeczy. Nałożyłam na razie na siebie sweterek. No i ten sweterek jakoś tak wiem, że już jestem tak cała żółta, po prostu jak kanarek banan, czy zwał, jak zwał słońce. Różne odcienie na szczęście tej żółci. Ale no nie, sweterek mi się też średnio podoba. Widać, jak prześwituje nawet. Niby jest cienki, można by było pod to spokojnie jakiś golfik zimą zarzucić. Ale no ja już się czuję mało komfortowo, czuję się, że zaczynam się już przegrzewać w nim. Nie przepuszcza to kompletnie powietrza, robi mi się gorąco, więc no i jest taki... Jeszcze jak tu jest luźny, to mi to nie przeszkadza, ale jak już ten dół jest taki luźny, bez rozciągania, o, to już to jest dla mnie takie flakowate. Mam wrażenie, że to się po praniu jeszcze bardziej rozciągnie. Więc to nie jest coś, czego ja szukam do swojej szafy. Ja raczej zawsze używam takich, kupuję takie rzeczy bardziej
uniwersalne, które będą mi pasowały zarówno właśnie na ten sezon, na następny, do różnych bluzek pod spód, nawet do golfów, ale przede wszystkim coś, co mi się po praniu nie zmachaci i nie rozciągnie, bo ja nie lubię takich szerokich rzeczy, które są, co ma być luźne, to ma być luźne, miejsca, w których mają być luzy, to mogą być, ale jak jest dół taki flakowaty, to nie jest mój klimat, także no cóż, idę mierzyć jeszcze, co sukienka mi została, także zobaczymy, co będzie z sukienką. No, moje drogie panie, ja tu sukienkę sobie wrzuciłam, próbuję ją w dół obciągnąć, a to dość krótki egzemplarz. Także ho, sukienka na 100% idzie do zwrotu. Jest mega obciskająca, no i jest mega krótka. Naprawdę ja już się czuję niekomfortowo, bo już tył taki jest bardzo ryzykowny, jak dla mnie. Sukienka bardzo fajna, ale jednak chyba na trochę młodsze dziewczyny. Takie już 40-latki się w tym źle czują jak ja. Nie mówię wszystkie, bo są takie, co się dobrze czują w takich sukienkach. Ja osobiście, no nie, nie do końca, to nie do końca moja długość. Ja lubię takie, takie przed kolano, ale no nie takie ledwo za udo. Także sukienka fajna, tylko lekko jest przeźroczysta, lekko prześwituje, delikatnie, ale myślę, że przy czarnej bieliźnie nie byłoby tego bardzo widać. Nie wiem, jak wy to z tyłu widzicie, ja ta aż się boję tak chodzić, bo ona się strasznie podciąga z tyłu właśnie na środku. Niby majtki nie kradziona, ale jednak mimo wszystko, no ja się w tym komfortowo nie czuję. Jest fajna, jest elegancka, fajnie się nakłada. Jeszcze mi się w niej gorąco nie zrobiło, więc jest naprawdę, te bufki też dają takiej elegancji. Myślę, że fajna biżuteria tutaj zarzucona i fajnie by to wyglądało. Fryz zrobiony, można iść nawet na Sylwestra, tanim kosztem. Ale jednak mimo wszystko figura figurą, ale dla mnie jest za krótka. Nie wiem jak inni. Ja to muszę zwrócić, bo no taka długość na 100% już u mnie nie przejdzie. Także taki mój haul dzisiaj z H&M-u. Dla mnie nieudany, ale jestem bardzo ciekawa, czy wy już robiliście zakupy na jesień, garderobę uzupełnialiście na jesień, czy nadal korzystacie jeszcze z promocji, jakie są w sklepach. Uzupełniacie szafę na przyszłe lato. Wiadomo, że w krótkich rękawkach też się chodzi po domach jesienią, zimą. Ale jednak teraz już każdy te pierwsze wyprzedaże zahaczał, no i te drugie, już na tych końcówkach naprawdę jest niewiele rzeczy do wyboru, już są takie mocno przebrane te rzeczy. Jestem tak właśnie ciekawa, czy nadal robicie letnie zakupy na przyszły rok, czy już jednak korzystacie z jesiennych promocji, bo już na jesienne kolekcje w niektórych sklepach są pomału przeceny. No skoro KiK może mieć Boże Narodzenie, dlaczego sklepy mają nie przeceniać jesieni, na początku jesieni? Także tak, dobra kochane, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że ten haul wam się podobał, no szkoda, że się w spodnie nie zmieściłam, a widzę, że bardzo fajnie się nakładały, więc pewnie by były fajne, komfortowe, one nie były drogie. No ale cóż, no życie. No może jeszcze trochę jakbym pojeździła, ale ja nie lubię kupować rzeczy, które są za małe i czekać aż do nich schudnę, bo to raczej nie nastąpi, więc no cóż, najwyżej wymienię na większy rozmiar. Dobra, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, życzę wam miłego dnia, buziaki, pa!